Zgromadzenie na modlitwę. Zgromadzenie na modlitwę według Słowa Bożego. Księga Dziejów Apostolskich pokazuje, że modlitwa i zejścia modlitewne odgrywały ważną rolę w życiu nowotestamentowych zborów. Już na samym początku księgi znajdujemy około 120 uczniów zgromadzonych jednomyślnie w Jerozolimie na modlitwę, oczekujących na zesłanie Ducha Świętego. Modlitwa była również jedną z czterech rzeczy, w których trwał dopiero co powstały Kościół. W Dziejach Apostolskich raz po raz czytamy o wierzących, zgromadzających się na wspólną modlitwę. Widzimy również, że dodatkowe zejścia modlitewne zwoływane były w czasach szczególnych trudności lub potrzeb, co Bóg obficie błogosławił. Godnym uwagi przykładem mocy wspólnej modlitwy jest modlitwa, o której czytamy w Dziejach Apostolskich w rozdziale 4. Wersety 31 i 33. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Widzimy tu błogosławione skutki zjednoczonej modlitwy Kościoła i uczymy się, że drogą, na której możemy otrzymać duchową moc i odwagę do śmiałego występowania dla Chrystusa, jest właśnie wspólne i jednomyślne podniesienie głosu do Boga. Z tego miejsca, podobnie jak i z wielu innych wersetów w Dziejach Apostolskich, możemy śmiało wyciągnąć wniosek, że regularne zejścia na modlitwy są absolutną koniecznością dla każdego lokalnego zboru wierzących. I że żaden chrześcijanin, ani żadna grupa chrześcijan nie może właściwie funkcjonować duchowo bez uczestniczenia we wspólnych modlitwach. Wyznaczone, regularne zgromadzenia modlitewne są podstawą zdrowego życia każdego miejscowego zboru. Z pewnością powinien on zgromadzać się w tym celu każdego tygodnia, a w przypadku szczególnych potrzeb czy problemów, zgodnie z danym nam biblijnym wzorcem, zwoływać dodatkowe zejścia. Rzecz jasna, ta modlitwa powinna być jednomyślna, a więc modlitwa powinna być jednomyślna. Kiedy uważny czytelnik Pisma Świętego zdaje sobie sprawę z tego, że czyta o modlitwie, to zauważa, że również widzi, jak ważne miejsce zajmowała indywidualna modlitwa w życiu mężów bożych i bogobojnych niewiast, zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. Niektórzy może myślą nawet, że intensywna, prywatna modlitwa jest rozstrzygająca i jak najbardziej wystarcza. Niemniej jednak Pismo mówi nam wyraźnie, że ze wspólną modlitwą powiązane są szczególne błogosławieństwa. Pan dał nawet obietnicę odnośnie do zjednoczonej modlitwy. I to możemy zobaczyć w Mateusza, na przykład 18:19. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Mateusza 18:19. Jest to absolutnie szczególna obietnica, której spełnienia oczekiwać możemy tylko wtedy, gdy zjednoczymy się we wspólnej modlitwie. Z pewnością Bóg nie odmówi swojego błogosławieństwa nikomu, kto modli się prywatnie w swoim domu, ale nie powinniśmy zapominać, że nic nie może równać się zejściom zboru na wspólną modlitwę, gdy razem stajemy przed tronem łaski Bożej. Modlitwy zboru zasypują tron Boży, oczywiście w przenośni,
i sprowadzają z góry szczególne błogosławieństwa, gdyż są to modlitwy zboru wypowiadane w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście powtarzanie formułki w imieniu Pana Jezusa Chrystusa nie ma najmniejszego uzasadnienia w Biblii, bo takich modlitw w Biblii nie mamy, żeby ktoś powtarzał formułkę w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Mamy modlić się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli gorliwa modlitwa jednego sprawiedliwego może wiele zdziałać, to o ileż skuteczniejszą może być żarliwa modlitwa wielu sprawiedliwych, zjednoczonych w swych prośbach, zanoszonych pod aktywnym działaniem Ducha Świętego. Modlitwa zboru to nie jakaś określona liczba indywidualnych modlitw za daną sprawę, lecz przedłożenie Bogu jednej wspólnej modlitwy wzmocnionej 25 czy 50 razy przez harmonię, jaką Duch Boży zdziałał u tych 25 czy 50 obecnych. Wszyscy modlą się jako jedność, przedstawiając jedną prośbę i mówiąc wspólne Amen do tej jednej wzniesionej do Boga prośby w imieniu Pana Jezusa. Dlatego też w takiej modlitwie tkwi szczególna moc. Taka jest olbrzymia moc powierzona Kościołowi, którą możemy posługiwać się w modlitwie i błaganiach dla niewyobrażalnego dobra i błogosławieństwa dla nas samych oraz dla innych. Zauważmy jednak, że niezbędnym moralnym warunkiem efektywnej modlitwy zboru jest głęboka jedność myśli i serdeczna zgoda. Jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją. Słowa jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili oznaczają właściwie, jeśli dwóch lub trzech zharmonizuje się wspólnie, jeśli wydadzą jeden wspólny, zgodny dźwięk. Nie powinno być ani jednej dysharmonijnej nuty, ani jednego zgrzytu między tymi, którzy się modlą. Jeśli chcemy, by modlitwa przynosiła pożądane efekty, do tronu łaski przystępować musimy w świętej harmonii serc, myśli i ducha. W przeciwnym razie nie możemy liczyć na odpowiedź na podstawie obietnicy Pana danej w Ewangelii Mateusza 18:19. Ta święta zgoda i jedność charakteryzowała wierzących. O ich modlitwach czytamy w Dziejach Apostolskich. To ona decydowała o duchowej mocy i natychmiastowej odpowiedzi Boga. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie. Byli wszyscy razem na jednym miejscu. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni. Podnieśli jednomyślnie głos do Boga. Tyle czytamy w Dziejach Apostolskich, 1 rozdział 14 werset, 2 rozdział 1 werset, 2 rozdział 46 werset i 4 rozdział 24 werset. Jest to punkt o olbrzymiej, ogromnej moralnej wadze, który zawiera poważne pouczenie co do tonu i charakteru naszych zejść modlitewnych. Dlaczego są one często tak ubogie w treść, tak chłodne, martwe i bezsilne? Czy to nie dlatego, że jako wierzący aż nazbyt często nie schodzimy się jednomyślnie w serdecznej zgodzie? Z pewnością nie domagamy co do jedności serca i zdania i powinniśmy zadać sobie poważne pytanie, w jakiej mierze jesteśmy tak naprawdę zgodni co do przedmiotu naszych próśb przedkładanych przed tronem łaski podczas zgromadzeń modlitewnych. Zwięźle i krótko i na temat. Nierzadko zejścia modlitewne są zagrożone bezprzedmiotowością. Mogą być zagrożone brakiem określonego celu.
mogą być zagrożone tym, że wypowiadane modlitwy są chaotyczne. Gdy przyjrzymy się uważnie przedstawionym w Piśmie Świętym przykładom, zauważymy, że uczy nas ono, że powinniśmy schodzić się w konkretnym celu i z konkretnymi prośbami, które wspólnie chcemy przedstawić Bogu. Taki charakter miały zejścia modlitewne w Biblii, w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym, te, które tam są opisane. Ogółem rzecz biorąc, uczniowie mieli przed oczyma jakąś konkretną sprawę czy sprawy, co do których dogłębnie się zgadzali i które przedstawiali jednomyślnie w modlitwach. Oczywiście mówiąc o tym, że mieli przed oczyma, chodzi mi bardziej o to, że wyobrażali sobie na podstawie wspólnych rozmów, co jest ich wspólnym celem modlitewnym. Nie chodzi o żadną wizualizację, żeby ktoś nie myślał, więc może lepiej bym się wyraził, że w myślach mieli po prostu ustalone między sobą na podstawie rozmów wspólny cel. W pierwszym i drugim rozdziale Dziejów Apostolskich uczniowie jednomyślnie i z ufnością oczekiwali na obiecanego Ducha Świętego, aż zstąpił i zstąpił. W rozdziale czwartym prosili wspólnie o śmiałość w głoszeniu słowa i o to, aby Bóg udzielił im mocy do czynienia cudów i znaków w imieniu Jezusa. W 12 rozdziale zbór w Jerozolimie wznosił nieustanną modlitwę za uwięzionego Piotra. Ich zejścia modlitewne miały konkretny cel i cechowały się radosną harmonią, co zadecydowało o otrzymaniu odpowiedzi od Boga. Gdy uczniowie zwrócili się do Pana z prośbą naucz nas modlić się, Pan przedstawił im krótką, prostą i konkretną modlitwę. Następnie opowiedział im o pewnym człowieku, który o północy udał się do swojego przyjaciela z prośbą o 3 bochenki chleba. Chociaż spotkał się z początkową odmową, jednak z powodu swojego natręctwa i wytrwałości w proszeniu otrzymał to, o co prosił. Tak mówi przecież nam Ewangelia według Łukasza, rozdział 11, wersety od 1 do 10. Tu po raz kolejny Pan uczy nas, byśmy byli konkretni w naszych modlitwach, pilni i wytrwali. W swoich pouczeniach Pan przedstawił nam kogoś, kto odczuwał jedną konkretną potrzebę. Następnie sposób, w jaki prosił i odpowiedź, jaką otrzymał, jego prośba była bardzo, bardzo prosta i bardzo, bardzo bezpośrednia. Znajdujący się w potrzebie człowiek przedkładał ją swemu przyjacielowi z nieustającą gorliwością. Przyjacielu, pożycz mi 3 chleby. Nie była to długa, okrężna wypowiedź o wszystkim i o niczym, z niekończącymi się wywodami i wyjaśnieniem motywacji proszącego, z jakimi często jest ryzyko, że się możemy spotkać na zejściach modlitewnych. I też jest bardzo ważne, żeby modlitwa nie była kazaniem. Prawdziwa modlitwa to nie jest przedstawianie Panu mnóstwa spraw, powtarzanie popularnych frazesów czy wykładanie nauki Biblii, jakbyśmy chcieli wytłumaczyć Bogu zasady Jego słowa i zaopatrzyć Go w ogrom informacji. Modlitwy o charakterze kazań to nic innego jak wykłady, z tą jedynie różnicą, że udzielane są na kolanach, a nie za kazalnicą i nie odpowiadają biblijnemu wzorcowi publicznej modlitwy. Nadają zejściom zwiotczały charakter i odbierają im świeżość, moc i zaangażowanie. Zaangażowanie uczestników wtedy ulatuje. Zgromadzenia modlitewne to czas na wyrażenie naszych potrzeb i słabości, jakie odczuwamy, oraz na oczekiwanie błogosławieństw i mocy od Boga.
powinniśmy uczęszczać na nie, by wylewać przed Bogiem nasze serca w gorliwych prośbach o błogosławieństwo i zaspokojenie naszych potrzeb, potrzeb Kościoła Bożego i ludzkich dusz. Na tym polega prawdziwa modlitwa. Uważne czytanie Biblii pozwoli nam zauważyć, że długie, publiczne modlitwy nie są normą w Biblii. Pan odnosi się do nich raczej z dezaprobatą. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 7 werset. O uczonych w piśmie, czyli skrybach, powiedział przy innej okazji, pożerają domy wdów i dla pozoru długo się modlą, jak mówi nam Ewangelia Marka. 12 rozdział, 40 werset. Salomon słusznie zalecił, pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego i nastaw się na słuchanie, gdyż jest to lepsze niż ofiary składane przez głupich, bo nie umieją nic innego, jak tylko czynić zło. Nie bądź prędki w mówieniu i niech twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem, bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi. Dlatego niech twoich słów będzie niewiele. Kaznodzieja Salomona, 4 rozdział, 17 werset do 5 rozdziału, 1 wersetu. I to mówi Księga Kaznodziei Salomona, 4 rozdział, 17 werset do 5 rozdziału, 1 wersetu. I też, bo z wielu zajęć przychodzą sny, a mowa głupia z wielości słów. Kaznodziei Salomona 5:2. Te fragmenty Słowa Bożego pokazują, że ktoś, kto rozwleka swe modlitwy w otoczeniu innych, upodabnia się do pogan, uczonych w piśmie, skrybów i głupców. Z pewnością nie są to pochlebne określenia. Najdłuższa publiczna modlitwa, jaką znajdujemy w Biblii, to modlitwa Salomona przy okazji poświęcenia świątyni. Na jej przeczytanie potrzeba około 5 minut, a na modlitwę Pana Jezusa w ogrodzie Getsemane około 3 minut. Zwięzłe, żarliwe, punktowe, uporządkowane modlitwy nadają świeżości i mocy zejściom modlitewnym. W przeciwieństwie do nich długie, chaotyczne modlitwy wywierają na obecnych raczej nużący wpływ. O wiele lepiej jest pomodlić się kilka razy podczas zejścia, niż modlić się długo i raz. I także ważną rzeczą przy modlitewnych zgromadzeniach jest wiara i przebaczenie. Aby nasze modlitwy były skuteczne, musimy modlić się z wiarą. Wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Mówi nam Ewangelia według Marka, 11 rozdział, 25 werset. Musimy modlić się w prostej wierze i z pełnym przekonaniem, że otrzymamy to, o co prosimy. Aby modlitwy dotarły do tronu łaski na wysokościach, muszą zostać zaniesione tam na skrzydłach wiary i pochodzić z żarliwego, wierzącego serca. Po słowach dotyczących modlitwy z wiarą, Pan Jezus odsłonił nam kolejny warunek skutecznej modlitwy i to widzimy m.in. w Marka 11 rozdział, werset 25. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Duch przebaczenia jest podstawowym warunkiem do otrzymania odpowiedzi. Jeśli w naszych sercach chowamy urazę i nosimy negatywne uczucia względem naszych współwierzących, nie może być mowy o jedności w modlitwie, i Duch Święty zostaje powstrzymany w swoim działaniu
co tłumi efektywność spotkania modlitewnego. Musimy pamiętać przede wszystkim o tym, że każda autentyczna modlitwa musi być modlitwą w Duchu Świętym. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu. Oraz modlcie się w Duchu Świętym, mówi nam list do Efezjan 6, rozdział 18, werset oraz Judy 20. Aby było to możliwe, Duch Święty musi mieć wolność działania, nie może być zasmucony ani przygaszony, czy to w naszych własnych sercach, czy w zgromadzeniu. Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że zgromadzenie modlitewne to duchowy puls zboru. Charakter i ton, w jakim przebiega, jest zwykle wyrazem duchowego stanu całego lokalnego kościoła jako ogółu. Jeżeli frekwencja jest marna, atmosfera nudna i nużąca, nie można mówić o dobrym duchowym stanie. Winę za to oczywiście bardzo często ponoszą ci, którzy modlą się dłużej niż Pan Jezus. Każdy, kto świadomie stroni od zgromadzeń na modlitwę, znajduje się w złym stanie duchowym. To już jest wtedy z jego winy, nawet jeśli powodem do tego, że zaczął unikać zgromadzeń modlitewnych, był grzech braci, którzy modlili się zbyt długo i zbyt rozwlekle. Oni grzeszyli przeciwko Duchowi Świętemu, modląc się dłużej niż mamy wzorzec biblijny, a więc w przypadku Pana Jezusa najdłuższa modlitwa trwała aż 3 minuty, to uczciwy wierzący powinien wiedzieć, że jego modlitwa nie powinna być co do zasady dłuższa, bo nie jest bardziej duchowy niż Pan Jezus. Zdrowy, szczęśliwy, gorliwy i pilny wierzący z pewnością nie będzie zaniedbywał uczęszczania na zgromadzenia modlitewne. Obyśmy doświadczyli więcej prawdziwej modlitwy w Duchu Świętym i dokładali wszelkich starań, by urzeczywistniać w praktyce biblijny wzorzec modlitwy i zejść Kościoła w tym wzniosłym celu. Obyśmy nie zaniedbywali wspólnej modlitwy.